Dzień dobry Państwu. Chciałam powitać Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nazywam się Agata Strąciwilk, wykładam tutaj na Wydziale Sztuki. No i bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona, cieszę się, że mogę wziąć w tym udział. No niestety spotykamy się w tej formie, nie możemy spotkać się na żywo, ale mam nadzieję, że pomimo tej formy i tak ten wykład będzie dla Państwa interesujący i satysfakcjonujący. Chciałabym pokazać twórczość wybranych artystek. Od razu zaznaczam też, że jest to bardzo subiektywny wybór, jest to bardzo taki osobisty mój wybór. Nie pretenduję tutaj absolutnie do wyczerpania tego tematu. Chciałam po prostu pokazać Państwu twórczość różnych artystek z różnych okresów, ale też z różnych obszarów geograficznych, można tak powiedzieć. I chciałabym zacząć od takiego cytatu, który na pozór może wydawać się trochę niezwiązany z naszym tematem, ale jak zaraz zobaczymy, zaraz wytłumaczę, dlaczego go przytacza. Więc cytat ten pochodzi z słynnego, to jest cytat z traktatu o malarstwie Leonarda da Vinci, który pisze coś, który próbuje wyjaśnić jakby różnicę pomiędzy malarstwem a rzeźbą. I pisze coś takiego. Pomiędzy malarstwem a rzeźbą dostrzegam jedynie tę różnicę, że rzeźbiarz wykonuje swe dzieła z większym wysiłkiem cielesnym niż malarz. Malarz zaś wykonuje swe dzieła z większym wysiłkiem umysłowym. Że tak jest naprawdę, dowodzi to, iż rzeźbiarz wykonuje swe dzieło siłą uderzenia ramion, aby odbić marmur lub inny zbyteczny kamień, wydobywając postać zamkniętą w jego wnętrzu za pomocą czynności w najwyższej mierze mechanicznej, której często towarzyszy pot zmieszany z kurzem i zmieniony w błoto. Z twarzą powalaną i cały umączony pyłem marmuru wygląda jak piekarz. Pokryty jest drobnymi odłamkami tak, że zdaje się ośnieżony, a mieszkanie jest zabrudzone i pełne odprysków i pyłu kamiennego. I cytat wydaje mi się ten, i w dalszym ciągu tego cytatu Leonardo jakby kontynuuje to porównanie pomiędzy rzeźbiarzem i malarzem, stwierdzając, że malarz pracuje w czystym pomieszczeniu, prawda, że jest to praca bardziej intelektualna, że jest to praca, która wymaga większego skupienia. I dlaczego przeczytałam to porównanie? Pewnie myślę, że mają Państwo świadomość, że artystki znajdowały się w szczególnie trudnym położeniu i właściwie jeśli zastanowimy się nad twórczością artystyczną kobiet, to właściwie do XIX wieku gdzieś te kobiety giną nam w historii sztuki. Tak? Niewiele, rzadko się o nich wspomina, rzadko trafiają do tak zwanego kanonu historii sztuki. I w tej całej sytuacji, która sama w sobie była trudna, rzeźbiarki były w jeszcze, można powiedzieć, trudniejszej sytuacji. A to dlatego, ponieważ z racji tego, że tak jak mogliśmy też w tym cytacie zobaczyć, rzeźba była pojmowana jako dość też trudna praca fizyczna, która wymaga takiej fizycznej, trudnej pracy, w przeciwieństwie do malarstwa, które tutaj Leonardo, oczywiście możemy się z nim zgodzić lub nie, ale sytuuje bliżej pracy intelektualnej. W związku z tym rzeźba była postrzegana jako ta dziedzina sztuki, która jest jeszcze mniej odpowiednia dla kobiet. No i zobaczymy, że tak jak wspomniałam, niestety zdarza się tak, czy w obrębie historii sztuki mamy do czynienia z taką sytuacją, że te postacie kobiece zarówno, jeśli mamy do czynienia z malarkami, jak i rzeźbiarkami, gdzieś giną nam w tym kanonie, nie zawsze się o nich mówi. No i dlatego chciałabym dzisiaj troszkę opowiedzieć o wspomnianych kobietach rzeźbiarkach, które na różne sposoby przełamywały nie tylko stereotyp dotyczący tego, że rzeźba jest nieodpowiednią dziedziną dla kobiet, ale przełamywały właściwie wszelkie możliwe stereotypy dotyczące twórczości kobiet, dotyczące ograniczeń tych ich twórczości, tematyki, którą mogą podejmować, a której nie powinny podejmować i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jeszcze tylko jedna taka uwaga. Chciałabym się jeszcze odwołać do takiego jednego tekstu słynnej historyczki sztuki Lindy Nocklin, która w takim słynnym swoim tekście zatytułowanym Dlaczego nie było wielkich artystek? Zwracała uwagę na to, że robiąc coś takiego, co ja tutaj zaraz przeprowadzę, czyli przypominając pewne zapomniane czasami trochę postaci z historii sztuki, musimy mieć świadomość, że w przypadku kobiet mieć gdzieś w pamięci to, że wykluczenie czy zapomnienie o kobietach miało taki charakter systemowy i to, że tak niewiele znamy kobiet,
przed XIX wiekiem artystek, związane było też w dużej mierze z całym systemem, także z całym systemem kształcenia, do którego w dużej mierze były niedopuszczane. I te wszystkie kobiety, o których będę dzisiaj mówić, na różne sposoby musiały nie tylko wykazać się olbrzymią kreatywnością, ale musiały także no, podjąć taką bardzo heroiczną walkę o to, żeby w ogóle móc realizować swoją pasję i móc działać w tym świecie artystycznym. Więc chciałabym zacząć od tego przykładu. Myślę, że jest to dosyć ciekawa rzeźba i już zaraz już Państwu opowiem, jaka jest jej historia i zaraz też powiem, kto jest autorką tej rzeźby. Więc proszę sobie wyobrazić, że Śmierć Kleopatry, to jest ta rzeźba, którą widzimy teraz na ilustracji, była poszukiwana przez bardzo wiele lat. To znaczy to była rzeźba, o której istniały przekazy, natomiast przez ponad 100 lat, czy praktycznie 100 lat nie było wiadomo, gdzie ona się znajduje. Była to rzeźba, która była zaginiona, zapomniana praktycznie na równym stopniu jak jej autorka. Marilyn Richardson, historyczka sztuki, w latach 80. zamieściła ogłoszenie w prasie, w którym zapytała, czy ktoś kojarzy taką artystkę jak Edmonia Lewis, czy ktoś ma jakieś materiały archiwalne, które mogłyby być jej przydatne w jej poszukiwaniach, ponieważ zajmuje się twórczością tej artystki. I przyszedł jeden list, list od dentysty z Chicago, który napisał, że ma coś, co mogłoby ją zainteresować. I proszę sobie wyobrazić, co zrobiła Marilyn Richardson. Nie mogąc się doczekać na odpowiedź tego mężczyzny, wsiadła w samolot i właściwie od razu poleciała do Chicago. Zapukała do jego drzwi i okazało się, że poszukiwana, zaginiona przez praktycznie 100 lat rzeźba znajdowała się w magazynie sklepowym. Proszę sobie wyobrazić też, jakie to musiało być przeżycie, jakie musiało to wywrzeć na nią wrażenie, ponieważ Marilyn Richardson weszła do jakiegoś starego magazynu sklepowego, gdzie jak sama wspominała, pośród choinkowych lampek, sztucznych elfów i jakichś dekoracji świątecznych, zobaczyła jedną z najwspanialszych rzeźb w ogóle sztuki amerykańskiej, rzeźbę bardzo długo poszukiwaną. I no, robiącą zdecydowanie niesamowite wrażenie pod względem swojej monumentalności, formy. Prawdziwe arcydzieło, można powiedzieć, zaginione przez tak długi czas. No i teraz wrócimy jeszcze oczywiście do śmierci Kleopatry i przyjrzymy się tej rzeźbie z bliska, ale chciałabym powiedzieć teraz trochę o samej autorce, ponieważ wspomniałam o tym, że rzeźba ta była zaginiona i zapomniana właściwie w równym stopniu, co jej autorka. I Edmonia Lewis, którą możemy zobaczyć tutaj na fotografii, jest taką postacią, która współcześnie jest bardzo silnie opisywana, o której dużo się pisze, o której dużo się mówi, ale jednak rzeczywiście był taki epizod, gdzie została praktycznie całkowicie zapomniana. Co jest też interesujące, biorąc pod uwagę to, że w czasach, kiedy tworzyła, była dość znaną, była dość rozpoznawalną postacią zarówno w kręgach amerykańskich, jak i w kręgach europejskich, ponieważ jak zaraz też Państwu opowiem, tworzyła także w Europie, mieszkała w Rzymie. Więc kim była Edmonia Lewis i dlaczego w ogóle została zapomniana? Być może częściowo została zapomniana z tego względu, że nie miała jakichś bezpośrednich naśladowców, nie miała uczennic czy uczniów, ale też dlatego, ponieważ styl, którym się zajmowała w rzeźbie, czyli neoklasycyzm, no już pod koniec jej życia trochę można powiedzieć stracił na popularności. I to też mogło się przyczynić do zapomnienia tej rzeźbiarki. Kiedy spojrzymy też na tą fotografię, to myślę, że też od razu rzuca się w oczy jej pochodzenie, tak? Ponieważ Edmonia Lewis miała pochodzenie, z jednej strony jej ojciec był Afroamerykaninem, natomiast jej matka była Indianką. I Edmonia Lewis miała takie mieszane pochodzenie. I to jest bardzo istotne, zarówno dla jej tożsamości, ale jak zobaczymy w dalszej części, także bardzo istotne dla jej twórczości, ponieważ te tematy zarówno dotyczące niewolnictwa i wyzwalania się z niewolnictwa w społeczeństwie amerykańskim, jak i tematy związane z natywną ludnością amerykańską będą pojawiać się w jej twórczości. Jeśli przyjrzymy się tej fotografii, zobaczymy kobietę dosyć zamyśloną,
prawda, pogrążoną w refleksji o mocnych, silnych dłoniach. I też możemy zobaczyć jeden szczegół, na który często zwracano uwagę w kontekście jej fizyczności, to znaczy to, że była niewielka, także była niska. Proszę zobaczyć, na tej fotografii widzimy, że nie sięga nawet stopami podłogi. To jej urodzenie oczywiście miało bezpośredni wpływ na jej wykształcenie i w ogóle na możliwości, które stawały, bo proszę sobie wyobrazić, XIX wiek, czarnoskóra kobieta o mieszanym pochodzeniu, no jakby te możliwości realizacji, możliwości rozwoju były bardzo ograniczone. Tym bardziej, że niestety Edmonia w bardzo młodym wieku została osierocona. Miała około 9 lat, kiedy straciła rodziców. Natomiast jej brat bardzo zadbał o jej wykształcenie i to dzięki właściwie temu, że brat w dużej mierze finansował jej wykształcenie, udało jej się dostać na college. To było prawdziwe, można powiedzieć, czy było to dość rewolucyjne, biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście nie każda szkoła w tym czasie oczywiście przyjmowała kobiety, a tym bardziej czarnoskóre kobiety. Więc Edmonia Lewis dostaje się na college w Nowym Jorku. Natomiast co jest ciekawe, ona sama wspomina, że została bardzo szybko z tego college'u, że tak powiem, wyrzucona. I ona tłumaczyła to w ten sposób, że nauczyciele powiedzieli jej, że jest zbyt dzika. Tak to określili. W ogóle był taki moment w swoim życiu, gdzie ona jeszcze posługiwała się swoim indiańskim imieniem, Dziki Ogień. Ponieważ po tym, jak zmarła jej matka, ona przez pewien czas z bratem też wychowywali się właściwie wraz z indiańskim plemieniem. Więc to jest też taki, myślę, interesujący element jej życia. Ona wspomina o tym, że pomagała szyć mokasyny i sprzedawać je turystom. I też ciekawy jest taki jeden z przekazów, jedna z osób, które studiowały potem, czy uczyły się z Edmonią, miała wspomnieć o tym, że jedna z jej koleżanek miała wspomnieć o tym, że z wyglądu była bardziej afroamerykanką, natomiast z zachowania była Indianką. Czyli rzeczywiście gdzieś podkreślano to, jakby to jej dwoiste pochodzenie. Po tym, jak została wydalona z tej szkoły w Nowym Jorku, dostała się do innego college'u w Ohio, to był tak zwany Oberlin College. Było to dosyć taka, można powiedzieć, progresywna instytucja, ponieważ nie tylko przyjmowała mężczyzn i kobiety, ale także właśnie przyjmowała Afroamerykanów, czy właściwie bez względu na pochodzenie. I tam moglibyśmy powiedzieć, że tam jej edukacja mogłaby się zakończyć, niestety wybuchł pewien zaskakujący skandal. W pewnym momencie w lokalnych gazetach zaczęły pojawiać się artykuły. Artykuły te, właściwie opatrzone takim wielkim napisem skandal, mówiły o tym, że dwie kobiety zostały otrute. I nie wchodząc tutaj może w szczegóły tego skandalu, powiem tylko tyle, że ponieważ te szczegóły nie są nam do końca znane, powiem tylko tyle, że Edmonia została oskarżona o to, że otruła swoje dwie współlokatorki. Otrucie to miało być związane z podaniem im afrodyzjaku. Generalnie cała ta historia jest dosyć tajemnicza, nie znamy, jak dokładnie to przebiegało, natomiast wiemy, że w tej całej historii pojawiają się też mężczyźni, pojawia się wino, więc w takiej bardzo też purytańskiej Ameryce to był prawdziwy skandal. Edmonia została oskarżona, wyrzucona ze szkoły, zanim nastąpił prawdziwy sąd, w trakcie którego została uniewinniona, nastąpiło coś w rodzaju takiego samosądu, to znaczy została porwana, pobita dotkliwie i praktycznie porzucona na pewną śmierć. Udało jej się na szczęście, udało się ją uratować, natomiast no już powrót na college był bardzo trudny, udało jej się wrócić, ale pojawiło się kolejne oskarżenie, tym razem o kradzież materiałów plastycznych. Znowu została uniewinniona, ale już nie pozwolono jej wrócić do szkoły. W związku z tym Edmonia udała się do Bostonu i tam weszła w takie środowiska związane z abolicjonizmem. Miała tam bardzo duże wsparcie od różnych patronów, od różnych fundatorów, którzy wspierali jej twórczość, więc paradoksalnie no w tej całej takiej tragicznej historii może są jakieś elementy pozytywne. Tam też spotyka się, czy tam też zaczyna, taką można powiedzieć, pełne kształcenie rzeźbiarskie pod okiem Edwarda Bracketta, który
specjalizował się w tworzeniu popiersi. No i nawet tutaj możemy zobaczyć, że rzeczywiście jednym z takich głównych obszarów, w których realizowała swoją twórczość, były portrety, była rzeźba portretowa. To, co tutaj widzimy, to jest rzeźba portretowa pokazująca jedną z jej patronek, która nawet napisała wiersz na temat Edmonii i w wierszu tym pisała o tym, że nie będę tutaj może teraz dosłownie cytować, ale mniej więcej sens, czy pojawiło się takie zdanie, które mówiło o tym, że wydaje się, że kobieta, czy córka rasy, która wyzwala się z okowów, wydaje się to odpowiednie, żeby otrzymała tak wybitny talent jak geniusz. I tutaj możemy zobaczyć już na tej w przypadku tego popiersia, myślę, że możemy zobaczyć takie cechy charakterystyczne twórczości Edmonii. Proszę zauważyć, jak pomimo tego, że taki portret, popiersie jest przecież wizerunkiem bardzo oficjalnym, to Edmonia potrafi w tym oficjalnym wizerunku przemycić jakąś miękkość rysów. Pomimo tej oficjalnej formy ta postać wydaje się nam wręcz jakaś bliska, wydaje się przyjazna. Proszę też zobaczyć, jak pięknie potrafi pokazać miękkość na przykład włosów, czy to przejście pomiędzy gładką skórą, a tym miejscem, gdzie zaczynają się włosy. I takie delikatne elementy jeszcze tutaj dodają nam, myślę, takiego bardzo ciekawego wyrazu, jeśli chodzi o tą rzeźbę. Na przykład ta koronka, tak? I proszę sobie też wyobrazić, przecież uzyskać taką lekkość, wrażenie lekkości koronki w marmurze jest niezwykle trudne. Czy też jeśli spojrzymy na to bardzo takie skomplikowane upięcie włosów i w jaki sposób tutaj Edmonii udało się pokazać to znowuż w tym bardzo twardym materiale. I właściwie, jeśli chodzi o twórczość Edmonii, ona wyjeżdża po tym krótkim okresie bostońskim, wyjeżdża do Rzymu i tam już właściwie pozostanie i większość swoich działań będzie realizować w Rzymie. Ten wybór Rzymu wydaje się nieprzypadkowy. Z jednej strony ponieważ neoklasycyzm jako pewien nurt w sztuce bardzo dużo czerpie, oczywiście tak jak wskazuje nazwa, czy to ze starożytnego Rzymu, czy starożytnej Grecji, no to ten wybór Rzymu tutaj wydaje się oczywisty. Z drugiej strony to było też miejsce, gdzie bardzo dobrze funkcjonował rynek sztuki i to było też miejsce, gdzie tak naprawdę Edmonia mogła się rozwijać. I właściwie możemy w jej twórczości zaobserwować takie główne tematy. Oprócz tych tematyki portretowej mamy takie tematy biblijne, ale będziemy mieć też, zaraz zobaczymy, tematy dotyczące Afroamerykanów i tematy dotyczące Indian. Więc tutaj mamy taki przykład rzeźby Edmonii, który wpisuje się w te realizacje biblijne. Mamy przedstawienie Hagar, czyli niewolnicy Sary, żony Abrahama, która została, można powiedzieć, mu oddana po to, żeby urodziła mu syna. Tak? I Hagar urodziła Izmaela. Natomiast tutaj została pokazana w tej takiej bardzo, myślę, też interesującej rzeźbie, została pokazana w takim specyficznym momencie tej historii, ponieważ Hagar zostaje wygnana na pustynię w związku z ciągłymi, prawda, konfliktami pomiędzy nią a Sarą. Została wygnana na pustynię i wraz ze swoim synem. I tutaj Edmonia wybrała ten moment, kiedy Hagar zostawia swojego syna gdzieś pod krzakiem, ponieważ nie chce patrzeć, jak on umiera, ponieważ skończyła im się woda, nie mają już co pić i odchodzi zrozpaczona, świadoma tego, że i ją, i jej syna czeka śmierć. I proszę zobaczyć, tutaj artystka nawet pokazuje nam to przewrócone naczynie, które znajduje się tutaj za tą postacią, ale nie pokazuje w ogóle syna, co wydaje się też interesujące, biorąc pod uwagę tą predylekcję Edmonii do pokazywania grup wielofigurowych. Tutaj nie mamy syna, mamy samą Hagar. Natomiast pokazuje ją dokładnie w tym momencie, kiedy objawia jej się anioł i mówi i wskazuje jej, gdzie znajduje się studnia. Więc jeśli przyjrzymy się szczegółom tej rzeźby, zobaczymy, że jest ona pełna takiego patosu, pełna jest takiej jakiejś podniosłej atmosfery, tak? To znaczy Hagar, czy twarz tutaj Hagar wydaje się z jednej strony wyrażać olśnienie, z drugiej
ulgę, być może wdzięczność, prawda? Stąd też te splecione ręce. Tak? Więc rzeźba o niezwykłej urodzie, rzeczywiście o takim bardzo klasycznym, powiedzielibyśmy, wyrazie, szczególnie jeśli spojrzymy też na to, jak układają się tutaj draperie szat. I tutaj jeszcze wspomnę o tym, że kiedy Edmonia jest w Rzymie, to zaczyna w ogóle funkcjonować w takim środowisku artystek amerykańskich, rzeźbiarek amerykańskich. Interesujące było to, że Edmonia zupełnie nie korzystała z pomocy kamieniarzy. To nie było w ogóle nic wstydliwego. Wszyscy rzeźbiarze korzystali z pomocy kamieniarzy, którzy pomagali obrabiać ten twardy kamień, twardy materiał. Natomiast Edmonia tego nie robiła. Nie miała asystentów, nie miała asystentek. Oczywiście z jednej strony to wynikało z powodów finansowych, ale z drugiej strony no, chyba też z jej takiego przekonania, ponieważ no, niestety kobiety, artystki często spotykały się z takim zarzutem, że prace, które prezentują, nie są ich, że ktoś na przykład zrobił ich pracę. I tak na przykład było w przypadku słynnej malarki Elizabeth Sirani, która kiedyś miała wręcz nauczyć się malować publicznie, żeby uniknąć takich oskarżeń. Więc Edmonia nie korzysta z asystentów, wszystko wykonuje jakby sama. I to też, myślę, pokazuje nam, no, jak bardzo musiała być biegła w opracowywaniu kamienia, bo przecież w przypadku pracy z kamieniem wystarczy jedno złe uderzenie dłutem i już mamy, prawda, obłupaną rzeźbę, co jest bardzo trudno naprawić. Tutaj jeszcze tylko wspomnę o tym, że Edmonia bardzo szybko uczy się włoskiego i bardzo szybko jakby, można powiedzieć, zadomowiła się we Włoszech. I co jest też interesujące, mówiła o tym, że czuje się we Włoszech lepiej niż w Stanach Zjednoczonych. I dlaczego? Ponieważ oczywiście była tam obca, na pewno zwracała na siebie uwagę, tak jako też ta jej etniczność na pewno zwracała uwagę, ale mówiła o tym, że w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych były gotowe schematy mówiące o tym, prawda, jak zachowywać się wobec takiej osoby. Od razu było się wpisanym w jakieś stereotypy. Natomiast we Włoszech była na tyle obca, że nie było tych stereotypów aż tak silnych, że nie było aż tego schematu, który mówił, czy wpisywał ją od razu w jakąś konkretną opowieść. I dla niej to bycie w tym środowisku było w pewien sposób wyzwalające. Tutaj mamy jedną z tych rzeźb, które poruszają wspomniany przeze mnie temat niewolnictwa i tego wyzwolenia ludności afroamerykańskiej. Tych rzeźb w ogóle ponoć był cały cykl, niestety nie wszystkie się zachowały. Natomiast tutaj możemy zobaczyć właśnie to, o czym powiedziałam, czyli tą tendencję Edmonii do budowania przedstawień złożonych z kilku figur, z kilku postaci. To, co tutaj mamy pokazane, to mamy pokazane, mamy mężczyznę i kobietę, którzy zostali pokazani w momencie, kiedy słuchają proklamacji emancypacji. Tak? To znaczy dowiadują się, czy zostaje im przekazana ta informacja, że zostaje zniesione niewolnictwo. I w związku z tym, jeśli przyjrzymy się, zobaczymy, że mężczyzna ten ma zerwane kajdany. Interesujące są takie szczegóły też tej rzeźby, które no, jakby stawiają przed nami bardzo wiele różnych pytań. Bo proszę zauważyć, że o ile ten mężczyzna ma bardzo wyraźnie afroamerykańskie rysy, o tyle kobieta wydaje się być tych etnicznych afroamerykańskich rysów pozbawiona. I teraz jest pytanie, dlaczego? Tak? Dlaczego Edmonia Lewis zdecydowała się pokazać to w ten sposób? No niestety nie mamy na to jednoznacznej odpowiedzi. Możemy się zastanowić nad tym, czy na przykład nie próbowała w ten sposób powiedzieć, że to zniewolenie kobiet dotyczy nie tylko kobiet amerykańskich, tylko jest takim problemem ogólnospołecznym w Stanach Zjednoczonych. Ale to jest oczywiście tylko jedna z interpretacji. Natomiast co jest też interesującego w tej rzeźbie, to oczywiście jej forma. To znaczy to, w jaki sposób Edmonia Lewis potrafiła pogodzić tradycję i współczesność, możemy powiedzieć. Czyli bardzo tradycyjna forma, zakorzeniona właśnie w rzeźbie klasycznej, tak? Bo patrząc na to możemy mieć wrażenie wręcz, że obcujemy z klasyczną rzeźbą grecką. Natomiast razem z tą, prawda, słynną pozycją kontrapostu, która tutaj zostaje zaznaczona w postaci tego mężczyzny, więc z jednej strony
bardzo klasyczna forma, a z drugiej współczesna treść, prawda, odwołująca się do bieżących wydarzeń, odwołująca się do tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie. Więc myślę, że to jest coś, co czyni działalność Edmonii w pewien sposób uniwersalny. I szczególnie też ciekawe dla mnie są te rzeźby, gdzie ona wraca do tej przeszłości indiańskiej, tak? Te rzeźby, gdzie ona porusza tematy związane z natywną ludnością Ameryki. I tutaj mamy taką rzeźbę zatytułowaną Stary wytwórca strzał i jego córka. Więc widzimy starego mężczyznę, starszego mężczyznę w trakcie pracy, kiedy wytwarza te strzały, a obok przysiadła jego córka, która wyszywa matę. I z jednej strony bardzo ciekawa jest ta tematyka, ale z drugiej strony też oczywiście ciekawe jest samo opracowanie tej rzeźby. To znaczy to, co czyni rzeźbę wyjątkową, jest oczywiście też ta zdolność do pokazywania, ta haptyczność rzeźby, ta zdolność do pokazywania różnych faktur, pokazywania różnych materiałów, i Edmonia potrafiła to robić w sposób mistrzowski. Proszę zobaczyć, jak w jednej rzeźbie zróżnicowała te faktury, tak, że oczywiście od razu patrząc na tą rzeźbę mamy ochotę wręcz jej dotknąć, tak, bo proszę zobaczyć, czujemy, że inny jest materiał tutaj na sukni tej kobiety, inny w przypadku stroju tego mężczyzny. Proszę zobaczyć na przykład na ten naszyjnik na szyi mężczyzny. Widzimy nawet, że to jest lina, sznurek, tak. Widzimy, że to jest jakiś sznur. Spójrzmy na twarz tej kobiety, na to, jak, prawda, u góry ma opaskę i widzimy, że ta opaska wręcz, prawda, tutaj zagłębia się w jej włosy, tworząc takie fale. Widzimy, że za opaskę ma zatknięte pióro. Mnóstwo różnych faktów, taki prawdziwy popis, można powiedzieć, takiej umiejętności pokazywania różnych materiałów, ale też zróżnicowanie tutaj tych twarzy, tak? To znaczy patrząc na twarz tego mężczyzny, my czujemy, widzimy to, że on jest starszy, z drugiej strony widzimy tą niezwykłą urodę tej kobiety, która usiadła obok niego, jego córki. Ale to jest, jeśli się nad tym zastanowimy i zastanowimy się nad źródłami tego tematu, to zobaczymy, że tak naprawdę to, co tutaj umieściłam, to jest dokładnie ten moment, który ona pokazała. Więc to, co widzimy, to to, że Edmonia Lewis zilustrowała konkretny tekst, wzięła konkretny XIX-wieczny tekst, bardzo słynny, prawdziwy, znaczy to był tak znany tekst, że właściwie znały go wszystkie dzieci. I Edmonia Lewis, ponieważ ona miała 10 lat, kiedy ten tekst pojawił się, najprawdopodobniej znała go wręcz jako dziecko i być może powraca tutaj trochę do tych swoich dziecięcych wyobrażeń o Hayawacie, o wspaniałym Indianinie, szlachetnym Indianinie. Ale jaki tutaj mamy pokazany moment? Ponieważ Hayawata według tego poematu miał zakochać się w kobiecie z innego plemienia i poluje na jelenia i przynosi tego jelenia jej ojcu po to, żeby poprosić o jej rękę. I proszę zobaczyć, tu dokładnie mamy ten moment pokazany, bo widzimy, że pod ich stopami leży ten jeleń, który ofiarował Hayawata, a z drugiej strony widzimy, że oni przerywają swoją pracę i właśnie spoglądają na niego, tak, w oczekiwaniu, co on dalej powie, co dalej się wydarzy. No i my, jakby ta rzeźba nie mówi nam dalszej części, ale my wiemy, że Minnehaha zostanie żoną tego Indianina i w ten sposób nastąpi takie powiązanie pomiędzy też dwoma wrogimi plemionami indiańskimi. Więc proszę zobaczyć, że też dużo w tych rzeźbach Edmonii Lewis jest takich treści uniwersalnych, bo bardzo często ta jej twórczość jest czytana oczywiście przez pryzmat jej pochodzenia, przez pryzmat jej dzieciństwa, ale z drugiej strony są takie treści uniwersalne, mówiące trochę o tym dążeniu do wolności, ale też dążeniu do przełamywania pewnych stereotypów i przełamywania wrogości pomiędzy różnymi grupami, czy to w obrębie jednego plemienia, czy dwóch różnych plemion, czy to walczenia z pewnymi stereotypami dotyczącymi podległości pewnych grup społecznych, czy pewnych ras.
I ten temat Hayawaty i Minnehachy będzie powracał w jej twórczości wielokrotnie, także w takich popiersiach. I myślę, że mamy tutaj do czynienia z takim szczególnym przykładem, tak? To znaczy praktycznie klasyczne popiersie wykonane w marmurze i indiański temat, tak? Więc cała twórczość Edmonii Lewis jest przesycona takim synkretyzmem, takim łączeniem różnych porządków, łączeniem różnych kultur i elementów właśnie grania pomiędzy tą tradycją, współczesnością. Natomiast zastanawiające jest to, że jednak z takiej perspektywy można powiedzieć postkolonialnej, czyli takich studiów, które zajmują się też tematami związanymi z kolonializmem i jego efektami, czy to w Ameryce, czy w Afryce, ale nie tylko. Więc można się też zastanawiać, dlaczego tworząc tematy indiańskie, tutaj mamy Minnehachę, Edmonia Lewis sięga do tekstu Amerykanina, tak? Dlaczego nie sięga do własnych jakichś opowieści? No jest to dosyć zastanawiające. Dlaczego nie wraca do własnej przyszłości, tylko jednak ta wizja indiańskości tutaj jest przefiltrowana przez ten tekst. To jest takie dosyć zastanawiające. Tutaj też mamy już jakby scenę kolejną, tak? To znaczy po tym, jak ojciec wyraził na to zgody, on zostaje w miejscu, a Minnehaha i Hayawata odchodzą i zostaną tutaj małżeństwem. Więc tutaj możemy zobaczyć jakby dalszą część tej historii. No i na chwilę wracając do... Więc to były te tematy związane z indiańskością i z tym tematem indiańskim. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do tej naszej rzeźby, od której zaczęliśmy. Więc tak jak powiedziałam, rzeźba prawie że odkryta przypadkowa, ale historia tej rzeźby jest jeszcze bardziej złożona niż to, co tutaj przedstawiłam. To znaczy nad samą śmiercią Kleopatry Edmonia Lewis miała pracować ponad 4 lata. Co nas nie dziwi, biorąc pod uwagę, jak monumentalna jest to rzeźba, ponieważ tutaj na ilustracji tego nie widać, ale ma ona ponad 1,5 metra wysokości. Co ona pokazuje? Pokazuje śmierć Kleopatry, ale trochę inaczej niż zwykło się to pokazywać w tamtych czasach, ponieważ bardzo często w tamtych czasach pokazywano Kleopatrę w trakcie czy w takim momencie, kiedy ona dopiero kontempluje swoje samobójstwo, ponieważ no, według tych przekazów miała ona zginąć śmiercią samobójczą poprzez ugryzienie węża. Więc przeważnie pokazywano ją w takim momencie, gdzie ona na przykład trzyma tego węża i tak jakby dopiero się zastanawia. W ogóle bardzo często te przedstawienia śmierci Kleopatry były przesycone erotyzmem i to też myślę tutaj widzimy. Natomiast Edmonia Lewis wybrała trochę inny moment, ponieważ ona wybrała taki moment, gdzie my widzimy Kleopatrę już martwą. Tak? I to proszę zobaczyć, jak ona też próbowała to pokazać. Tak? To znaczy ona próbowała to pokazać w ten sposób, że my czujemy bezwład tego ciała, tak? Trochę tak jak sobie pomyślimy o na Michał Anioł i jego Pieta, ale Michał Anioł też był dla Edmonii Lewis takim ważnym wzorem, nawet ma jedną kopię Mojżesza Michała Anioła, wykonała. Więc tak jak tam, także tutaj, prawda, próbuje pokazać ten bezwład martwego ciała, stąd ta wisząca tutaj ręka tak bezwładnie, stąd ta opadająca na bok głowa. Więc czujemy tutaj, widzimy to, że to jest już, że tutaj Kleopatra jest już martwa. Więc rzeźba ta została pokazana na takiej dużej bardzo wystawie w Filadelfii, gdzie było pokazanych ponad 500 innych rzeźb. Jeśli poczytamy krytyki i jakieś wypowiedzi odnośnie tamtej wystawy, to ta rzeźba Edmonii zdecydowanie wybijała się. Bardzo wielu krytyków zwracało na nią uwagę, mówiąc, że jest to najlepsza rzeźba z tej sekcji, że tak powiem, amerykańskiej, ale też pojawiły się głosy krytyczne mówiące na przykład, czy podkreślające to, że to ujęcie, czy dla części krytyków to ujęcie Kleopatry po śmierci już było w pewien sposób niesmaczne, w pewien sposób wręcz brzydkie, pojawiły się takie określenia. Więc różne głosy, natomiast zdecydowanie przeważały te głosy pozytywne, tym bardziej, że według tych przekazów to właśnie była też rzeźba, przed którą miało gromadzić się najwięcej zwiedzających.
Oprócz tej samej postaci Kleopatry możemy tutaj też zobaczyć i tej, prawda, też znowuż możemy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób ta jest pokazana draperia. Tak? Też praktycznie znowuż te wpływy tutaj rzeźby klasycznej, myślę, są bardzo wyraźne, ale też jak bardzo tutaj szczegółowo pokazany jest ten tron, na którym zasiada Kleopatra. Tak? Widzimy, że tutaj tył tego tronu pokryty jest ornamentem, ale widzimy też, że właściwie w całości on był też pokryty hieroglifami, które akurat w tym przypadku nic nie znaczyły, były po prostu wymyślone przez artystkę. Ale żeby już skończyć ten wątek, powiem, jak to się stało, że ta rzeźba zaginęła, bo już wiemy, jak to się stało, że została odnaleziona, ale jak to się stało, że ona zaginęła. Więc po tym, jak pojawiła się na kilku wystawach w Stanach Zjednoczonych, Edmonii nie było już po prostu stać na to, żeby sprowadzić ją z powrotem do Rzymu. W związku z tym ona po prostu została częściowo porzucona, można powiedzieć. I w pewnym momencie trafiła do rąk jakiegoś nałogowego hazardzisty, który nazywał się Blind John, a właściwie no miał taki przydomek. I proszę sobie wyobrazić, że on postawił tą rzeźbę na grobie swojego konia. Ponieważ miał konia, który nazywał się, miał klacz, którą nazwał Kleopatra. No i po śmierci tej klaczy jakoś wszedł w posiadanie tej rzeźby i przez ileś lat ta rzeźba stała po prostu jako pomnik, można powiedzieć, grobowy tej klaczy. Potem ta rzeźba w ogóle trafiła do jakiegoś magazynu, tam znaleźli ją skauci, którzy w bardzo dobrej wierze oczyścili ją i przemalowali, no ale niestety zupełnie nie mieli pojęcia o konserwacji, więc de facto bardziej chyba jej zaszkodzili niż pomogli. No i dopiero w latach 80., jak mogliśmy zobaczyć, została ponownie odkryta przez historię sztuki. No i dzisiaj jest jedną z najbardziej znanych, nie tylko jedną z najbardziej znanych rzeźb Edmonii Lewis, ale też jedną z najbardziej znanych rzeźb amerykańskich. Czy artystek, czy stworzonych przez artystki amerykańskie. I tutaj jeszcze tylko powiem o tym, że to jest ostatnia rzeźba, którą znamy, którą wykonała i potem to coraz bardziej się rozmywa i nie do końca wiadomo, co się z Edmonią działo, do tego stopnia, że nie wiedziano, gdzie umarła i kiedy. Dzisiaj przyjmuje się, że zmarła w 1907 roku w Londynie. Natomiast no całość tego w ogóle życia tej artystki i ilość jakby różnych wątków, które tutaj się pojawia, które pojawiają się w jej życiu, które pojawiają się w jej twórczości, no pokazuje nam to, że to była wyjątkowa postać, która musiała mieć taką determinację, żeby przełamać właściwie wszystkie stereotypy i wszystkie możliwe systemowe ograniczenia, które stawały na jej drodze. Ale takich wyjątkowych postaci no oczywiście będziemy mieć więcej, bo tak jak powiedziałam na wstępie, właściwie każda kobieta, która chciała zajmować się sztuką, a już w szczególności rzeźbą, na tego typu ograniczenia, czy na różnego typu ograniczenia, z różnego typu ograniczeniami musiała się mierzyć. I tutaj myślę, że mamy postać powszechnie znaną, ale też to nie jest tak, że Camille Claudel, słynna rzeźbiarka, że była znana zawsze w równym stopniu. Tak? To znaczy ona była znana w momencie, kiedy współpracowała z Rodenem, ale no gdzieś cały czas była w jego cieniu. Natomiast po śmierci no nastąpiło takie prawie, że praktyczne całkowite zapomnienie o tej artystce. I dopiero to jest kwestia kilkunastu lat, gdzie ona odkrywana jest na nowo, no lata 80., prawda, znany film, odkrywana jest na nowo i zaczyna się ją pojmować jako autonomiczną postać, a nie tylko asystentkę Rodena i podkreśla się to, że możemy przecież odczytywać, czy spojrzeć na jej twórczość trochę w oderwaniu od Rodena, chociaż no nie da się uniknąć tego, że była pod jego wpływem, ale być może był to też wpływ dwustronny, tak? Czyli tak jak Roden wpłynął na jej twórczość, tak samo ona troszkę mogła mieć wpływ na twórczość Rodena. Więc jeśli chodzi o Camille Claudel, to niestety też wiele jej prac zostało zniszczonych, wiele jej prac zaginęło. Część w ogóle najprawdopodobniej zostało zniszczonych przez nią samą, więc ponieważ jak zaraz też do tego przejdziemy, no jest to bardzo tragiczna postać, która w pewnym momencie no przeżyła taki rodzaj załamania nerwowego i to był też moment, gdzie miała ponoć zniszczyć część swoich rzeźb. Natomiast urodzona w niewielkiej wiosce w Szampanii, Claudel od najmłodszych lat miała fascynować się rzeźbą. Do tego stopnia, że
według takich wspomnień rodzinnych część w ogóle członków i część osób z jej rodziny zaczęło ją unikać w pewnym momencie, ponieważ ona jako dziecko prześladowała wszystkich i wymuszała na wszystkich to, żeby przynosili jej glinę i pomogli jej tą glinę lepić i to powodowało, że część już wolała się usunąć z jej zasięgu wzroku, niż znowuż zostać jakby wykorzystana w ten sposób. I to jej dążenie do zajmowania się rzeźbą było popierane przez jej brata i przez jej ojca. Natomiast zostało zupełnie odrzucone przez jej matkę. I przez całe swoje życie Claudel, te relacje pomiędzy nią a jej matką będą bardzo napięte, ponieważ Claudel żyła w dosyć niestandardowy sposób oczywiście, jakby sam fakt znowuż podjęcia tej działalności rzeźbiarskiej jest tego dowodem. No ale ten nieformalny związek wieloletni z Rodenem był kolejnym elementem też takim trochę niedopuszczalnym z perspektywy takiej moralności ówczesnej, tym bardziej, że wiadomo było, że Roden był w wieloletnim związku z inną kobietą. No i też ten fakt, że pomiędzy nią a Rodenem było ponad 20 lat różnicy, to też przyczyniało się do tego, że było to dość kontrowersyjne. To, co możemy tutaj zobaczyć, to jest taki dość wczesny przykład rzeźby Camille Claudel, gdzie pokazuje ona swojego brata, po piersie swojego brata, odlane w brązie. Pokazuje, tak jak powiedziałam, jej brat będzie takim największym jej wsparciem. I nawet w momencie, kiedy Claudel będzie umieszczona w szpitalu psychiatrycznym, to Paul będzie jedyną osobą, która ją będzie odwiedzać, chociaż jest to takie dosyć też niejednoznaczne, bo przecież jednocześnie jest osobą, która ją tam umieściła i osobą, która pomimo ciągłych listów, ciągłych próśb nie zdecyduje się na to, żeby ją wyciągnąć stamtąd, żeby ją uwolnić. Zarówno sama Camille Claudel, jak i jej ojciec mieli świadomość tego, że nie może ona zostać na prowincji, że nie może zostać w tej niewielkiej miejscowości i w związku z tym jej ojciec zgodzi się na to, żeby pod okiem Alfreda Bouchera kształciła się w Paryżu, także w Paryżu zostaje przyjęta do Akademii Colarossi. To była też jedna z niewielu szkół, które przyjmowały kobiety. I tam będzie mieć swoją pracownię, będzie kształcić się w kierunku rzeźby. Natomiast w 1882 roku jej nauczyciel Boucher musi wyjechać i wyjeżdża w związku ze stypendium do Włoch i jej przejmuje tą pracownię właśnie August Rodin. I tak zaczyna się ich cała historia, tak zaczyna się ten wielki romans, wielka wzajemna fascynacja. Z jednej strony, tak jak powiedziałam, była jego asystentką, ale była też jego muzą, ale też była niezwykłą artystką, która niestety, tak jak powiedziałam, czasami gdzieś ginie nam w tej historii, w tej opowieści o Rodenie. Natomiast odnośnie tych wzajemnych wpływów, proszę zobaczyć. Po lewej stronie mamy rzeźbę, szkic wykonany przez Camille Claudel, a po prawej stronie mamy dwa lata późniejszą Galateę, rzeźbę Rodena. I myślę, że na tym przykładzie możemy zobaczyć, że te wpływy były nie tylko jednostronne, tak? Że ta rzeźba Rodena jest właściwie, jeśli chodzi o układ ciała, praktycznie idealnym powtórzeniem rzeźby Claudel. Ale już przechodząc do takich najbardziej znanych jej prac, tutaj mamy takie słynne dzieło Waltz, które wywołało bardzo wiele różnych kontrowersji. Co ono pokazuje? Ta pełna wdzięku rzeźba pokazuje dwie postaci, kobietę i mężczyznę, w tytułowym tańcu. Ale cała ta rzeźba przesycona jest takim erotyzmem. To znaczy, proszę zobaczyć też, z jednej strony ta nagość tego mężczyzny, ta też częściowa nagość tej kobiety, to, że jeśli spojrzymy też, jak układa się ta draperia, to mamy wręcz takie wrażenie, że te ich ciała zostają w jakiś idealny sposób w tym tańcu zespolone. Tak? To znaczy, że wręcz stają się tutaj, można powiedzieć, jednym. Ale cała ta rzeźba też jest przesycona takim dynamizmem, takim właśnie taneczną lekkością, takim pełnym wdzięku ruchem. Natomiast niestety, tak jak powiedziałam, ta rzeźba wywołała też bardzo wiele kontrowersji.
ponieważ ona miała też, tej rzeźby powstało kilka różnych wersji, to w ogóle było bardzo typowe, że zarówno Rodin, jak i Camille Claudel, oni tworzyli swoje rzeźby w kilku różnych egzemplarzach na przykład i też w różnych materiałach, w marmurze, gipsie czy też w brązie. Natomiast w przypadku tej rzeźby była też wersja, która miała powstać na zamówienie Ministerstwa Sztuki, natomiast ministerstwo wycofało się w momencie, kiedy jeden z jego przedstawicieli stwierdził, że ta rzeźba jest zbyt erotyczna, że tu jest, zasugerował, tutaj praktycznie cytuję, zwiększenie odstępu pomiędzy organami tych postaci, a z drugiej strony też zasugerował, żeby bardziej je odziać, tak żeby były bardziej ubrane. Camille stworzyła kolejną wersję, jakby kolejny taki szkic do tej, można powiedzieć, poprawionej wersji, natomiast ostatecznie i tak ministerstwo się wycofało i ta rzeźba, że tak powiem, ocenzurowana, w tej wersji ocenzurowanej nie powstała. Z takimi tego typu zastrzeżeniami Camille dosyć często musiała się mierzyć, bo myślę, że w tamtych czasach to, że kobieta w rzeźbie podejmuje jeszcze temat erotyczny, no było dość szokujące i myślę, że tutaj gdzieś też przyczyniło się do odrzucenia tej rzeźby. Natomiast chciałam pokazać Państwu też to olbrzymi, ten olbrzymi zakres wyobraźni Camille Claudel. Mamy tutaj Kloto, czyli postać zaczerpniętą z mitologii, jedną z moir, jedną z parek, w zależności czy jakby jesteśmy w obrębie mitologii greckiej czy rzymskiej, które przędły nić ludzkiego życia. Ale proszę zobaczyć, były też w pewien sposób jakby decydowały o ludzkim przeznaczeniu, o ludzkim losie. I ten temat przeznaczenia, losu, tragizmu ludzkiego przeznaczenia u Camille Claudel będzie bardzo często powracał. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje. Z jednej strony mamy ta olbrzymia ekspresja tej rzeźby wynika z pokazania tego ciała, tak, ciała wychudzonego, tak wręcz dramatycznie przejmującego, ale z drugiej strony też proszę zobaczyć, co się dzieje. Ta, która miała decydować o ludzkim losie, Kloto, wydaje się być uwięziona, wydaje się być wręcz opleciona przez te nici, przez te włosy w ten sposób, że staje się bezbronna, staje się w jakiś sposób, no wręcz praktycznie prawie, że nie może się poruszać, nie może o sobie decydować, więc gdzieś taka refleksja dotycząca tragizmu i tragizmu ludzkiego losu no, u Camille Claudel będzie cały czas powracać. No i też ta charakterystyczna estetyka, którą ja bym nazwała trochę zaczerpnięta oczywiście od Rodena non finito, jakiegoś takiego niewykończenia, takiej szkicowości, co nadaje tej rzeźbie wyjątkowej świeżości i takiego, takiej ekspresji. Jeden z krytyków miał powiedzieć, że rzeźba jest ta tak męska w założeniu i formie, że aż jest to zaskakujące, że pochodzi od kobiety. To znaczy tutaj Claudel też przełamała pewne schematy dotyczące twórczości kobiet, które mówią o pewnej takiej gładkości, delikatności, a jednak możemy tutaj zobaczyć, że w jej wrażliwości mogliśmy dostrzec różnego typu wyobrażenia i delikatny walc i właśnie dramatyczną Kloto. Tutaj jedno z takich już, żeby zmierzać ku końcowi, jedna z najbardziej chyba znanych rzeźb Camille Claudel, która była, wywołała prawdziwą burzę znowuż, a to dlatego, ponieważ jak wiele jej rzeźb, także to dzieło było odczytywane w pewien sposób biograficzny. Ponieważ co my tutaj widzimy? Widzimy kobietę, młodą kobietę, która w takim błagalnym geście próbuje zatrzymać mężczyznę, który odchodzi z jakąś starszą tutaj postacią, z jakąś taką starszą kobietą. No i od razu gdzieś pojawiały się te odczytania mówiące o tym, aha, czyli że tu jest Camille Claudel, ponieważ to jest mniej więcej ten moment, gdzie ta relacja pomiędzy nią a Rodenem zaczyna się psuć, aż w końcu nastąpi całkowite rozstanie. No i oczywiście było to czytane w ten sposób, że to jest Camille Claudel, która desperacko próbuje zatrzymać Rodena, który
odchodzi do swojej wieloletniej partnerki Rozy, porzucając ją. No ale to nie jest tak, ponieważ ta relacja była trochę bardziej złożona i jakby ta separacja wyszła trochę, można powiedzieć, z obu stron. A z drugiej strony, no też nie chcemy zamykać tej rzeźby tylko w takich biograficznych odczytaniach. I w takim szerszym rozumieniu rzeźba ta wpisuje się w ogóle w tą wielką opowieść Camille Claudel dotyczącą ludzkiego przeznaczenia i tego fatalizmu ludzkiego losu. I ta rzeźba przede wszystkim odczytywana jest właśnie jako metafora starzenia się, metafora pożegnania się z tym, co żywotne, z tym, co młode. Tego wyrazem jest ta młoda kobieta. Natomiast ta starsza postać tutaj miała być personifikacją śmierci, upływającego czasu. Więc też takie odczytanie w kontekście tej rzeźby się pojawia. Natomiast te kontrowersje oczywiście związane były z tym, że Rodin miał wręcz osobiście poczuć się dotknięty tą rzeźbą, że porusza ona tematy związane czy połączone z ich jakąś relacją, z ich związkiem. No i tutaj, żeby zakończyć wątek Camille Claudel, chciałam pokazać też takie jej późniejsze dzieła, które niektóre z nich są uważane wręcz za jej arcydzieła, gdzie ona idzie w kierunku takich mikroopowieści, bym powiedziała, idzie w kierunku małych narracji, jakichś codziennych tematów. Ona wprost mówiła o tym, że tematy do swoich rzeźb obserwuje gdzieś na ulicy i pretekstem do stworzenia tej rzeźby o pięknej, wyjątkowej urodzie, bo jeszcze dodatkowo, myślę, o urodzie tej rzeźby decyduje użyty materiał, czyli onyks, który daje taki dekoracyjny efekt. Pretekstem do tej rzeźby miały być kobiety zaobserwowane w trakcie podróży pociągiem. Tak, to znaczy Camille Claudel zobaczyła kobiety, gdzie jedna z nich przekazywała jakąś tytułową plotkę, a pozostałe w takim olbrzymim napięciu starały się jej słuchać. I dokładnie to tutaj mamy pokazane. Ilość jakby w takiej zupełnie jakby codziennej scenie, no może trochę codzienność tej sceny przełamuje nam fakt, że te kobiety są nagie, ale całość aż bije od tej całości taka naturalność właśnie obserwacji takich bardzo życiowych, prostych, ludzkich gestów, tak? To znaczy w jaki sposób te kobiety nachylają się do tej, która mówi, przysłuchują się jej, my aż czujemy to napięcie, tak? Jakby chciał zapytać, no i co tam się wydarzyło, no mów, co się dzieje, tak? Jaką masz dla nas plotkę? I ta niezwykła umiejętność do uchwycenia takiego dramatyzmu jakiejś codzienności wydaje mi się tutaj no, prawdziwym mistrzostwem Claudel. I już ostatnia rzeźba, którą chciałam pokazać. W trochę podobnym klimacie, to znaczy też mamy wykorzystany onyks, ale tutaj mamy połączenie dwóch różnych materiałów, co wydaje mi się szczególnie interesujące. Łączy tutaj Camille Claudel onyks i brąz. Mamy kąpiące się kobiety, ale proszę zobaczyć, w jaki sposób udało jej się tutaj powiązać te dwa materiały. Tak? To znaczy, pomimo że widzimy te granice, gdzie mamy brąz, gdzie mamy onyks, to te kobiety wręcz wydają się zatapiać w tej wodzie. Tak? One tak miękko wchodzą w tą falę, ale też interesujące wydaje mi się w tej rzeźbie to, że ma ona w sobie też taki dramatyzm, czyli z jednej strony scena, która wydawałaby się wręcz sielankowa, tak? Znaczy kobiety tańczące pośród fal, byśmy powiedzieli, ale z drugiej strony ta fala wydaje się być tak monumentalna, że zaraz je zmiecie, tak? Że wydaje się być czymś wręcz niebezpiecznym. I myślę, że ja chciałabym tutaj spróbować przedstawić taką tezę, że dla mnie ta rzeźba w pewien sposób łączy to, co widzieliśmy wcześniej. Czyli dla mnie ta rzeźba jest takim połączeniem tych cech, które mogliśmy zobaczyć w przypadku i tej rzeźby pokazującej walc i Kloto, czyli z jednej strony lekkość, jak była w tym tańcu, delikatność, a z drugiej strony tak jak w Kloto, jakieś przeznaczenie, jakiś determinizm, jakieś przerażające przeznaczenie, którego nie jesteśmy w stanie uniknąć. No i tak jak powiedziałam,
Rodin i Claudel coraz bardziej odsuwają się od siebie, ale Claudel odsuwa się właściwie od wszystkich. Coraz bardziej zamyka się w sobie. Nie przyjmuje przyjaciół, nie przyjmuje, nie odpowiada na listy, izoluje się niemalże całkowicie. Przychodzą bardzo trudne, mroczne lata, gdzie ona zamyka się w pracowni. W 1908 roku wystawia w ogóle swoje dzieła po raz ostatni. I niestety po śmierci jej ojca, wspomniany przeze mnie jej brat Paul decyduje się zamknąć ją w szpitalu psychiatrycznym. I proszę sobie wyobrazić, 30 lat życia, to znaczy Camille Claudel zostanie tam już do końca życia, pomimo tego, że przeczytam tutaj może na sam koniec też fragment jednego z listów, który pisze do swojego brata. I proszę się zastanowić, czy tak pisze osoba, która jest konieczna do hospitalizacji. Marzę o tym, żeby natychmiast wrócić do Villeneuve i nigdy już nie wyjeżdżać. Wolałabym stodołę w Villeneuve niż tutaj miejsce pierwszej pensjonariuszki. Nie bez żalu widzę, pisze to do swojego brata, jak wydajesz pieniądze na zakład dla obłąkanych. Pieniądze, które mogłabym wykorzystać, żeby tworzyć piękne dzieła i prowadzić przyjemne życie. Co za szkoda. Mam ochotę rozpłakać się. Jakże byłabym szczęśliwa, gdybym znów mogła znaleźć się w Villeneuve. W tym ślicznym Villeneuve, któremu nie dorówna nic na ziemi. I takich dramatycznych listów przez te 30 lat będzie pisać bardzo wiele. Natomiast no, nigdy ani jej brat, ani jej matka nie zgodzą się na to, żeby wróciła i ona zostanie tam już do końca życia, praktycznie porzucając swoją karierę, porzucając twórczość. Możemy się tylko zastanawiać, jak potoczyłyby się losy Camille Claudel, gdyby mogła kontynuować swoją twórczość, gdyby te 30 lat nie było czasem zmarnowanym. No i tak jak powiedziałam, niestety po jej śmierci częściowo zostaje zapomniana i współcześnie coraz bardziej jest odkrywana. Do pewnego momentu miała tylko niewielką salę w Muzeum Rodena. Obecnie ma swoje osobne muzeum w 2017 roku otwarte. Więc myślę, że już na podstawie tego, co mogliśmy zobaczyć, myślę, że uświadomiło to nam w jakiś sposób, jak wiele przeszkód i jak wiele trudności musiały pokonywać kobiety artystki, jak w szczególności, znowu już wracając do tego motywu, w szczególności rzeźbiarki. Mam nadzieję, że będę mogła jeszcze kontynuować kiedyś ten temat i wtedy pokazałam Państwu jeszcze więcej przykładów. Natomiast co łączy te artystki, to myślę, że oczywiście ta olbrzymia wrażliwość, to olbrzymie też wyczulenie na otaczający ich świat, na ta olbrzymia umiejętność obserwacji człowieka otaczającego świata i oczywiście umiejętność przefiltrowania tego przez własną tożsamość, własne doświadczenia, własne przeżycia. No a przecież to jest cechą wszelkich dzieł, które mają taki ponadczasowy charakter. Dziękuję Państwu bardzo. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze się kiedyś spotkać.